Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem kilka słów na temat pewnej usterki, dolegliwości, która dotknąć może w zasadzie każdy samochód. Mianowicie chodzi o drżenie samochodu podczas, no właśnie, przyspieszania. Skąd to się bierze? Dlaczego? Problem taki najczęściej wynika z powodu nadmiernych luzów, które są w przegubach, i to najczęściej w przegubach wewnętrznych. Jak jest półoś napędowa zamontowana do skrzyni biegów, no to jest część wewnętrzna i zewnętrzna, czyli przeguby są dwa, czyli ten, który jest w środku, czyli bliżej skrzyni biegów, i te, które są bliżej kół. Jeśli chodzi o przeguby, które są bliżej skrzyni biegów, to właśnie one są odpowiedzialne za drgania samochodu podczas przyspieszania. Za chwilkę spróbuję coś takiego wywołać. Kamera jest przytwierdzona na stałe do szyby na takim uchwycie, także myślę, że powinna ona zacząć drżeć wraz z całym samochodem. Za chwilkę spróbuję to wywołać. Mamy drugi bieg i przyspieszam. Myślę, że to będzie widać na kamerze, bo widzę, jak ona drży. Za chwilkę znowuż jadę delikatnie i but, i pojawia się drżenie. Kolejny bieg też przez chwilę jest drżenie. Tak jak powiedziałem, tego typu drżenia bardzo często są efektem uszkodzonego przegubu wewnętrznego. Jeśli mamy przegub i sprawdzamy, jak siedzi w skrzyni biegów, koło na przykład można podnieść jedno i wrzucić auto na bieg, żebyśmy widzieli luz na przegubie. Będzie przegub, luz może na przegubie może być taki, że półoś może się wyciągać z przegubu, to jest ok, jest wszystko poprawnie, ale jeżeli na przykład weźmiemy przegub i sprawdzimy go na skręcaniu, czyli tu trzymamy nasz przegub, a tu trzymamy półoś, no to taki luz jest niedozwolony. Tak półoś może chodzić i to jest poprawne. Jak najbardziej jest wszystko w porządku, ale tak jak mówię, przód, tył, czyli kierunki jazdy nie mogą wykazywać luzu. Jeżeli takie luzy są, oznacza to tyle, że przegub wewnętrzny jest do wymiany. Dość często sytuacja taka jest, że przegub wewnętrzny jest elementem często gęsto niewymiennym, tylko trzeba wymienić. Witam Was po małej przerwie. Jeśli chodzi o naszą usterkę, gdzie auto trzęsło, dobra, nie włączę się do ruchu, bo jadę autka, poczekam. Jeśli chodzi o naszą usterkę, gdzie problem był taki, że samochodem strasznie trzęsło, tak jak mówiłem, wymieniliśmy przeguby, ale nie wymieniliśmy przegubów wewnętrznych, tylko wymieniliśmy przeguby wszystkie cztery, a dokładniej wymieniliśmy dwie półosie, bo przeguby wewnętrzne okazało się, że miały luzy i na przegubach wewnętrznych i z prawej, i z lewej strony. Sorry, że tak się mieszam, ale jadę i jednocześnie muszę składać w głowie to co mówię. W każdym bądź razie przegub zarówno prawy i lewy wewnętrzny miał luzy. Co za tym idzie, no podjęliśmy decyzję taką, że wymieniamy wszystko. Wymieniamy obydwie półosie. Problem był taki, że nie było możliwości kupna samych przegubów wewnętrznych, tylko i wyłącznie całe półosie. Dlatego też padła decyzja na to, że wymieniamy w całości. Za chwilkę, jak tylko będę miał możliwość, to zacznę przyspieszać, żeby znowuż pokazać tą różnicę, jaka jest, jak auto teraz przyspiesza, jak przyspieszało wcześniej, no to już widzieliście przed chwilką. No ale za chwilkę tylko muszę mieć troszeczkę możliwości. Tak, robimy miejsce.
Teraz nie będę przez chwilę nic mówił, tylko obserwuj to, co się dzieje. But w podłogę i lecimy. Dwójka, teraz trójka. Czwórka. I mam nadzieję, że zauważyłeś, auto w ogóle nie drży. Nic się takiego niepokojącego nie dzieje. Wcześniej auto telepało nim, drżało i mam nadzieję, że to zaobserwowałeś na filmie, na poprzedniej części. Tutaj sobie może właśnie zawrócę. Jeśli chodzi o przeguby wewnętrzne, o ich usterkę, no to usterka przegubów wewnętrznych objawia się tym, że i tak jak pewnie czuć, przyspieszam, znowu bieg trzeci, nie ma drżenia, bieg czwarty, nie ma drżenia, bieg piąty, też nie ma drżenia, jedziemy już 55 na godzinę, także zwolnimy. Wracając do tego, co mówiłem, jeśli chodzi o usterkę przegubów wewnętrznych, objawia się ona tym, że podczas przyspieszania trzepie po prostu całą budą, całą karoserią buja, telepie się ona i to jest właśnie problem, który ukazuje niepoprawne działanie przegubów wewnętrznych. Jeśli chodzi o przeguby zewnętrzne, czyli te, które są przy kole, no to one objawiają się tym, że podczas na przykład skręcania kołami, czy podczas skręcania i ruszania jednocześnie, one po prostu klikają, jest takie charakterystyczne klek, coś mniej więcej takiego. Te drżenia to nie półosie, tylko to nierówna droga, nie? Żeby było jasne. W każdym bądź razie tak się objawiają usterki przegubów najczęściej. Jeśli chodzi o te usterki, oczywiście one dotyczą układów napędowych osi przedniej. W osi tylnej jest troszeczkę inaczej. No w tym odcinku może nie będziemy jej poruszać. Na to będzie czas, podejrzewam, w innym odcinku. No i cóż, to by było na tyle. Za chwilkę wezmę w rękę jakiś tam przegub zewnętrzny i pokażę Ci, jak wygląda awaria przegubu, usterka przegubu wewnętrznego, po czym ją można rozpoznać i to by było na tyle. Także do zobaczenia po krótkiej przerwie, a teraz znowuż nic nie mówię, lecimy na drugim biegu, but w podłogę i zobaczysz, jak to wygląda. Przyspieszamy, tak jak było widać, nic się nie dzieje, no ale co tutaj się będę powtarzał. Za chwilkę pokażę przegubik, jak to wygląda. O, w tej pozycji jest chyba największy luz. Poczekaj, ten. Tu jest wciśnięty. Tak, jak jest wciśnięty, to chyba jest największy luz. Tak. Taki luz jest prawidłowy, bo przegub tak ma pracować, ale przód, tył, tego luzu przód, tył nie powinno być. Zgadza się? Siema, nara.